Byłam przekonana i wierzyłam bardzo mocno, że to jest pomyłka, że ktoś pomylił po prostu, bo to się zdarza, że wyniki krwi są pomylone, że wyniki czegoś są pomylone. To są też tylko ludzie w tych laboratoriach. I onkolog no zaznaczył, że w tej sytuacji już po prostu niestety walczymy o życie psa, nie łapę. No i że jedyna opcja to amputacja. Witam Was bardzo serdecznie na kanale o sportowym szkoleniu psów i dzisiaj bardzo w temacie, bo obedience na trzech łapach. Mam tutaj wspaniałych gości, a tak naprawdę to my też gościmy w Finlandii, bo nadajemy tak do jest. Was z Finlandii. Magda Stodółko ze mną i Lomo. Magdo, może zaczniemy od tego, że powiesz, czym się zajmujesz na co dzień? Na co dzień zajmuję się szkoleniem psów głównie oraz... Nie każdy pewnie wie, myślę, że większość nie wie. Jestem też instruktorem nauki jazdy. Nie wiem tego. No tak myślałam, bo większość nie wie. I dodatkowo oczywiście fotografia. No i tak sobie miksuję te trzy profesje. Dodam, że wszystkie się wywodzą z pasji. To było zawsze moje marzenie, żeby praca właśnie była pasją. No i się udało i wszystkie te moje trzy gałęzie właśnie takie zawodowe właśnie się tak zaczęły. Czyli myślę, że potencjalne wypalenie zawodowe ci nie grozi, no nie bo grozi mi, bo sobie mam dokładnie. Ja sobie wtedy miksuję tak, jak czegoś mam za dużo, to sobie biorę co innego. Jak tego za dużo, to trochę właśnie czegoś innego. Ja generalnie bardzo lubię mieć plan na życie A, B, C, D tak. I tak dalej. Także dobrze, że jest dużo literek w alfabecie, bo ja to lubię mieć właśnie takie koła zapasowe w razie czego. To jest dobre podejście. Opowiedz trochę o Twoich psach. Ile ich masz? Troszkę właśnie o nich, bo przejdziemy sobie do najmłodszego, ale to zaraz. Moim pierwszym psem... Legendą, dodajmy. No myślę, że tak, że dużo osób go zna. Był i jest nadal Toreczek. Torek, czyli Yorkshire Terrier. Aktualnie ma 17 lat. Wciąż w dobrej formie? Wciąż dobry, troszkę nie dosłyszy, troszkę nie dowidzi, ale apetyt mu dopisuje. Jeza, 15 się domaga swoich porcji, także jest no naprawdę w dobrej formie jak na taki wiek. Zaczęłam z nim właśnie sport, kiedy miał około 5 lat. Właśnie zaczęło wtedy... się od tego, że był po prostu niegrzecznym. A właśnie, chciałam niegrzecznym to dopytać. Terierkiem. Nie planowałam z nim sportu, ale tak wyszło, że właśnie zaczęłam troszkę z nim robić jakiś tam sztuczek. Pamiętam, że zaczynałam właśnie klikerowe szkolenie wtedy właśnie z nim. Wtedy była taka właśnie zajawka wtedy w tamtych latach na kliker i tak dalej. Więc zaczynałam sobie z nim jakieś tam sztuczki, jakieś tam proste rzeczy i tak dalej, ale był niegrzeczny życiowo. Poznałam się z Asią i zaczęłyśmy właśnie też po prostu treningi obedience. Tak, bez zobowiązań. Czy to pomogło? Pomogło bardzo, bo generalnie pamiętam, że ja nie byłam w stanie w ogóle odpiąć go z linki przy psach obcych. Mhm. I tak sobie właśnie zaczęłam trenować obedience, tak sobie trenowałyśmy, bez zobowiązań i tak dalej. Nie obejrzałam się i od razu pach i zawody. I się udało i tak nawet nie wiedziałam, kiedy to się stało, że nagle byliśmy gotowi na zawody, nagle on potrafił pracować bez linki, przy innych psach i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę bardzo mi obedience pomogło w takich po prostu zbudowaniu relacji. Także tak się w sumie zaczęło niezobowiązująco bardzo. Jaki był kolejny twój psiak? Także jeszcze jak z Torkiem startowałam, to... Miałam w planach właśnie wziąć sobie kolejnego psa sportowego, już takiego właśnie, że od początku z myślą o sporcie. I wyszło troszkę śmiesznie, bo mam Zoomka, ale planowałam głównie Australijczyka. Mhm. Byłam nawet zapisana na, orientowałam się właśnie w różnych miotach, byłam nawet zapisana na jeden. A jeszcze śmieszniejsza rzecz jest taka, że planowałam albo Tolera, albo Airedale Terriera, albo właśnie Australijczyka. Albo nie Bordera. Ale Bordera nie chciałam totalnie, bo dla mnie Bordery zawsze się wydawały takimi, trochę takimi właśnie mało psimi psami. Że takie właśnie były, bardzo się czaiły, tu coś tam, tu kombinowały i tak dalej. A tak nie znałam za bardzo właśnie tej rasy. I tak właśnie chciałam właśnie najbardziej z tych trzech Australijczyka. Nawet byłam zapisana i z tym Zoomkiem się wywodzi taka śmieszna historia, bo... Asia mi
wysłała kiedyś Asia Hewelt, że tak szukałyśmy długo dość tych miotów i tak ten nie pasował i tak dalej. I Asia mi kiedyś wysłała, jeszcze na gadu gadu, to są stare dzieje, informacje właśnie, że a słuchaj, bo ja mam znajomą właśnie na masuczkę, która trenuje właśnie obedience, jest w trzeciej klasie, wysłała mi też zdjęcie psa, mówi, że będzie miot z tą suczką i z tym psem, z tym samcem, wysłała mi tylko zdjęcie profilowe tego psa, właśnie pys tutaj z kryzą, taki trikolorowy, taki właśnie z kryzą, taką puszystą i mówi, że słuchaj, że będzie miot i że może taki, że ten pies jest tam mistrzem Norwegii w obedience i tak dalej. Ja mówię, że kurczę, no super, że wreszcie chyba znalazłyśmy, że obydwoje rodziców właśnie w obedience i tak dalej. No i tak się zapaliłam, kurczę, że mega fajnie. I ona mówi, że ale Madzias, to jest jedno ale. Ja mówię, ale jakie? No to jest miot borderów. No i tak mam zoomka. Ale no nie żałuję totalnie, po prostu trochę taki mój wymarzony ozik w ciele bordera, ale no to był strzał w dziesiątkę. Także no od zoomka się zaczęła miłość do border collie, tak naprawdę. Także zoomek ma teraz aktualnie 11,5 roku, jest na emeryturze. Od kilku lat startowaliśmy sobie właśnie w najwyższej klasie w obedience. No i się zaczęła tak właśnie miłość do borderków dzięki niemu. I kolejny twój pies? No i kolejny to jest pan Śmiechul z Włoch. Śmiechul ma, czyli Szot oficjalnie. Szot ma obecnie 7 lat. Z Szotem też sobie startujemy w najwyższej klasie. Jeździliśmy sobie na Mistrzostwa Świata. Udało się, z Zunkiem się nigdy nie udało złapać kwalifikacji. Natomiast z Szotem, gdzie się tego nie spodziewałam totalnie, a akurat z Szotem nie było to takie problematyczne. Więc jak z Zoomkiem. I teraz cały czas jest w treningu, kolejne Szot starty. Szot jest cały czas w treningu, planujesz. Tak. Szot jest cały czas w treningu. Teraz miał przerwę właśnie od kwalifikacji, od mistrzostw. Ale aktualnie sobie przygotowujemy się właśnie do startu we wrześniu. No i myślę, że jeżeli oczywiście... Romciu, poczekaj. Jeżeli oczywiście właśnie wszystko będzie ok, będzie w dobrej formie, to jak najbardziej cały czas planuję z nim być w treningu, takim aktywnym. I wtedy zdecydowałaś się na kolejnego psa? Dokładnie. I wtedy się... No to tak było troszkę, że nasza tutaj koleżanka, Alicja, chciała właśnie już szczeniaczka. Tak właśnie już ten miot po taflonku był planowany, ale... Dla mnie było trochę tak, że jakby to było za rok, byłoby idealnie. Więc tak trochę planowałam, trochę nie planowałam. No ale że właśnie to jest miot po taflonie, którego znam od szczeniaka, którego bardzo lubię, no znam Asię, tutaj ten miot właśnie miał być suczką, która mieszka w naszym mieście, więc też ją mogłam zobaczyć. No i po to taflonie, no to właśnie tak było, że kurczę, no serce biło. Więc trochę za wcześnie, ale no zobaczymy, co będzie i tak dalej, i tak dalej. No i wyszło tak, że byłyśmy właśnie tam z Asią na Mistrzostwach Świata w Szwajcarii i one się wtedy ten miocik się, no te szczeniaczki rodziły. No i tak nas wtedy właśnie kurczy, że nie no, bierzemy. Bierzemy, że to jest ten czas, że właśnie chcemy szczeniaczkę jednak z tego miotu. No i tak się stało, a stało się no idealnie. Bo się nie spodziewałam po prostu, że Lomek tak wywróci moje życie do góry nogami. W sensie wywrócił, bo od samego początku no, jakby wiedziałaś, że to on? Jak to no, było? No pokochałam od pierwszego wejrzenia. Dokładnie. Także on jest takim puzelkiem brakującym. Nikt nie planował, każdy potrzebował. Także pokochałam od pierwszego wejrzenia i się nie spodziewałam, że... Zawsze myślałam, że jak już trafiłam Zoomka, który był moim zawsze takim... No, idealnym typem psa, to myślałam, że to się zdarza tylko raz na jakiś czas, że, albo raz w życiu jeszcze, nie daj Boże, że po prostu taki pies się zdarza raz w życiu, no i koniec, i po prostu już nie będzie takiego. A z Lomkiem się tak stało, że po prostu no, totalnie się nie spodziewałam, że będzie taką jeszcze bardziej podrasowaną wersją Zoomka. Także no, zakochałam się na zabój po prostu. I no i uwielbiam po prostu. Ale coś się wydarzyło. Kiedy on miał rok, to już... Tak. Także kiedy Lomek miał rok, to było dokładnie rok temu, teraz mamy lipiec, a to było dokładnie rok temu w sierpniu. Nic nie zwiastowało, że coś się stanie. Zauważyłam u niego na łapie, na tylnej łapce
nagle z dnia na dzień taką dużą, dość dużą narość, gulę taką, taką gulkę właśnie wypełnioną płynem. To było na tyle duże, że to nie było sposób tego nie zauważyć wcześniej, więc to było naprawdę takie z dnia na dzień. On tego dnia na treningu, pamiętam, że zahaczył przeszkodę. Ja to tak powiązałam z tym, że może się uderzył, może jakiś krwiak, może coś się stało. Były podejrzenia, że to jest krwiak, zresztą ja tak samo podejrzewałam. Pojechałam do kliniki i tam podejrzewano, że to jest właśnie krwiak, no, że trzeba to będzie po prostu ten płyn jakby odciągnąć i zobaczyć. No i zostawiłam go właśnie w klinice, pojechałam, wróciłam po psa i powiedziano mi, że musieli otworzyć, bo tam ściągnęli właśnie płyn, tam było dużo krwi, ale po otwarciu tej łapki tam było coś jeszcze, coś tam było jeszcze, jakieś tkanki i postanowiono to tak na wszelki wypadek wysłać na histopatologię. No jak to usłyszałam, to trochę mnie tak to... Zmroziło. Trochę mnie to tak zastanowiło, zaniepokoiło. No ale tam mi uspokajano właśnie, że to też może być tak, że po prostu ten krwiak już się tam jakoś otaczał tkanką, trochę zaczął obrastać, ja tam się na tym nie znam, więc nie będę tutaj wymyślała jakichś nazw, ale że generalnie, że tak się też z krwiakami dzieje, bo on już tam był po iluś dniach i tak dalej, więc prawdopodobnie to jest nic groźnego, no ale na wszelki wypadek będzie wysłany na histopatologię. Zaszyto mu tą łapkę, myśmy wtedy, pamiętam, planowali jeszcze zawody w zerówce, więc odwołałam zawody właśnie, nie mogliśmy wystartować. Miał właśnie łapkę właśnie ze szwami i tak dalej, i tak dalej. No i tam po 2 tygodniach miałam przyjechać na zdjęcie szwów. I ja kompletnie zapomniałam o tym. No, uznałam, że wycięto, zdjęto płyn, to był pewnie krwiak, zdejmiemy szwy i będzie super. Lom okładź się. Lomcie okładź się. No i pojechałam na zdjęcie szwów. No i wtedy zaproszono mnie do gabinetu i no, dostałam diagnozę. Że przyszła histopatologia, przyszedł wynik. I jest to mięsak tkanek miękkich. No i nie ukrywam, że ta sytuacja mnie mocno, bardzo mocno zaskoczyła. No jakbym dostała po prostu obuchem w głowę. Kompletnie się nie spodziewałam tego. Byłam po prostu w szoku totalnym. Potwierdzaliśmy jeszcze ten wynik. Wysłaliśmy do laboratorium jednego. Poprosiliśmy o powtórkę wyniku, potem sprawdziliśmy w innym laboratorium. Czyli nową próbkę pobrali? To była ta sama próbka. To była ta sama próbka. Chcieliśmy, żeby sprawdzono w laboratorium ponownie. Laborant z Niemiec dzwonił do kliniki tutaj w Gdyni, czy to jest na pewno roczny pies. Że to się nie zgadza, bo to nie jest ani predysponowany wiek, ani rasa. Więc laborant dopytywał, czy to jest na pewno roczny pies, że to mu się nie zgadza totalnie. Jasne. Ale więc porównali jeszcze raz, ktoś tam inny to badał, wynik przy ten sam. No i szczęście w nieszczęściu, że mamy na miejscu w Gdyni, w Trójmieście, bardzo dobrego onkologa. Od razu się umówiłam dosłownie na drugi dzień na wizytę, udało się znaleźć termin. Onkolog powiedział, że faktycznie jest to no, nie predysponowany ani wiek, ani rasa, ale że to jest na tyle młody pies, to jest pies sportowy, że będziemy starać się walczyć o tą łapę, o tą łapę i będziemy się starać walczyć o radioterapię. Jeżeli jest taka pod Warszawą, jest taka radioterapia właśnie, są dwie, jest jedna we Wrocławiu, druga pod Warszawą, nam polecał te pod Warszawą. Że to nie jest tylko kwestia, że na przykład wycięliby tą zmianę i tyle? Niestety, znaczy leczenie z tą radioterapią miało polegać na tym, wycięto by tego guza i następnie to, co by zostało w łapie, tam jakieś tam mikrocząstki, poddano by radioterapii. I taki był plan. Było jedno... Ale onkolog od razu zaznaczył, że to są bardzo duże koszty. No ale dla mnie to było około tam 25-30 tysięcy złotych. No ale dla mnie sytuacja była jasna, że no, robię wszystko po prostu, żeby go ratować, żeby Lomek ocalił łapkę. Także no, to było też trudne, bo nagle trzeba skombinować 30 tysięcy. Na szybko, więc to było też dość takie trudne logistycznie, ale też dostałam duże wsparcie właśnie od rodziny i od najbliższych, od znajomych i tak dalej, także te logistyczne rzeczy nie były finalnie aż tak nie do przeskoczenia.
zrobić, Lunciu. Ale... No i postanowiliśmy otworzyć łapę, wyciąć tego guza. Mhm. No i poczekać, aż się łapa wygoi i poddać ją radioterapii. Łapa do radioterapii powinna być zagojona całkowicie i tak dalej. Ale w trakcie tego gojenia cały czas jakby nabrzmiewała ta rana i tam się zbierał płyn i tak dalej, więc to się nie goiło, więc trzeba było to ściągać ten płyn, jeździć na wizyty, znowu trzeba było czekać, aż to się zagoi, bo tam mu nacinali tą łapkę, żeby ten płyn miał ujście, w końcu musiał mieć dren założony, żeby to ściekało i tak dalej. Póki to nie było zagojone, nie było opcji rozpoczęcia radioterapii. No i na kolejnej właśnie kontroli, już się okazało, że onkolog go tam właśnie ponownie zbadał, pobrał próbkę i powiedział mi, że no niestety to już nie jest tylko płyn, tylko ponownie są tam komórki nowotworowe i z drugiej strony właśnie łapy po prostu odrasta guz. Więc to była na tyle agresywna wersja, że nie było po prostu opcji. Onkolog no zaznaczył, że w tej sytuacji już po prostu niestety walczymy o życie psa, nie łapę. No i że jedyna opcja to jest amputacja. Więc, no mówię, plan był taki dość optymistyczny. Ja w ogóle bardzo długo wierzyłam, że to jest pomyłka po prostu. Rozumiem. Trochę sobie takie robiłam nadzieje właśnie, może niepotrzebnie, ale no byłam przekonana i wierzyłam bardzo mocno, że to jest pomyłka, że ktoś pomylił po prostu, bo to się zdarza, że wyniki krwi są pomylone, że wyniki czegoś są pomylone. To są też tylko ludzie w tych laboratoriach, tak. Że próbka się pomyliła. Ale niestety, no, jeden wynik, jedno laboratorium, drugie laboratorium, trzecie laboratorium, niestety wszystko niestety się potwierdzało, że to był drugi stopień złośliwości, właśnie tego mięsaka tkanek miękkich i no niestety weszła w opcję tylko i wyłącznie amputacja całej kończyny. Także też myślałam w międzyczasie, że dobra, nie udało się ratować łapy, ale to może proteza, może chociaż proteza. Ale no, proteza byłaby okej, okay, gdyby został, gdyby zostało tak? Kolano po prostu. Okej. Okay. Natomiast tutaj była ta wersja na tyle agresywna, że to byłoby też zbyt duże ryzyko amputację robić tak nisko, tylko najbezpieczniejsza wersja po prostu cała łapa. Czy teraz on jest jakby wolny od tego? Nie ma ryzyka, że gdzieś się to odtworzy? Aktualnie jesteśmy po trzeciej kontroli onkologicznej, co 3 miesiące, więc to już jest trzecia od amputacji. Lomciu, kładź się. Lomeczek, kładź się tutaj. Kładź się. I na razie jest wszystko okej. Okay. To jest najważniejsze. Na każdej kontroli jest sprawdzany przez USG i rentgen klatki piersiowej. I na razie jest wszystko okej. Okay. Oczywiście badania krwi, badania moczu, tam podstawowe, wszystkie podstawowe badania. Na razie wszystko jest okej. Okay. Mam nadzieję, że tak zostanie już do końca życia. Jest badany też ortopedycznie, jest pod kontrolą fizjoterapeutów cały czas. Praktycznie co miesiąc, co półtora jesteśmy pod kontrolą właśnie fizjoterapeutyczną, fitnessową. Mamy rozpisany cały plan właśnie ćwiczeń i tak dalej. Także no jest pod kontrolą, po prostu ma więcej kontroli niż ja w całym moim życiu. A powiedz mi, jak te pierwsze dni, takie życie codzienne, pierwsze dni, spacery, jak on sobie z tym radził, jak sobie ty z tym radziłaś? Wiesz co, pierwsze dni, ja się w ogóle bardzo, bardzo bałam tej amputacji, tego zabiegu. Przede wszystkim najgorsze było to czekanie chyba na ten zabieg. I dzień zabiegu. To myślałam, że po prostu no, chodziłam po ścianach, no, po prostu siedziałam tylko w domu, nie chciałam się z nikim widzieć po prostu i tak dalej. Żadnych zawodów, żadnych spotkań, po prostu nie byłam w stanie, jakby mnie tylko ktoś zapytał wtedy o Lomka, to bym się po prostu no, nie wytrzymałabym emocjonalnie. Także odpuszczałam wszystkie jakieś tam spotkania i tak dalej, chciałam być tylko sama z nim w domu. I dzień zabiegu nadszedł i ten dzień zabiegu był taką kulminacją po prostu i od tego dnia zabiegu już było, no to już się po prostu stało, już tylko no, po prostu się wydarzyło. No i było z każdym dniem coraz lepiej, nie? On sobie poradził, no nie spodziewałam się, że tak dobrze sobie poradzi. Ja się spodziewałam, że jak ja odbiorę psa z kliniki, to on tam będzie wył, że będzie go bolało bardzo, że po prostu będzie w strasznym stanie, że nie będę dawała rady po prostu na niego patrzeć w takim sensie, że będzie mi go tak żal. Lomcio, połóż się. Lomisio, połóż się tutaj. Połóż się tutaj ładnie. Lomo, kładź się.
Natomiast pojechałam do niego właśnie odebrać go z kliniki. No to ta zootechnik, który mi go sprowadzał, no to mało nie zrzucił tej dziewczyny właśnie ze schodów, bo na smyczy go mi go sprowadziła, on po prostu tylko ze smyczy, po schodach, zobaczył mnie, ucieszył się, do auta, wskoczył do auta, więc ja byłam po prostu dalej w szoku, ja myślałam, że mówię, będę miała wyjącego psa, po prostu, tak. Że nie będę mogła, że będę musiała go nosić wszędzie, a on, mówię, no mało tej dziewczyny nie ściągnął ze schodów, do auta poszedł sam, pokuśtykał sobie, wskoczył do klatki zadowolony i że czekam, jedziemy do domu. Więc w szoku zamknęłam go klapę, zapłaciłam, dostałam wszystkie tam wytyczne, pojechałam do domu. No wyglądał strasznie, bo cały wygolony, pół psa, wygolone te szwy i tak dalej, więc wyglądało to no mało przyjemnie ogólnie, więc to było też ciężkie, ale on sobie poradził no wyśmienicie, w ogóle praktycznie nie piszczał, nie było takich właśnie momentów, że on jakoś tam, żeby cierpiał czy coś, był cały czas oczywiście na lekach na początku. Tak. Przez jakiś czas, ale ja i tak się bałam, że to będzie dla niego bardzo takie bolesne doświadczenie, ten zabieg. Ale poradził sobie wyśmienicie. On tak naprawdę już dwa dni później, znaczy tego samego dnia praktycznie, jak wyszłam z nim na taki fizjologiczny spacer, to nie miał problemu, żeby się wysikać, nie miał problemu, żeby się załatwić. Wychodziłam z nim tylko właśnie, ubierałam go, bo to był listopad, więc to była jesień, zimno, brzydka pogoda, więc był ubierany zawsze w takiego softshella właśnie. Właśnie kiedy czyli tak w sierpniu otrzymałaś tą diagnozę, a kiedy miał pracę? W listopadzie. Okay. W listopadzie, bo to zanim przed wyniki z patologii, tak, nam tak, się czeka bardzo długo. Mhm. Zanim właśnie myśmy zrobili wtedy ten zabieg, zanim to się zaczęło goić, nie goiło się, więc wtedy właśnie uznaliśmy, że niestety potrzebny jest zabieg, więc to mówiliśmy na zabieg, więc wtedy to już się działo wszystko sprawnie i szybko, ale najdłużej się czeka na te wyniki histopatologii, jeżeli myśmy właśnie sprawdzali raz, drugi, trzeci i tak dalej, to się miesiącami czeka, miesiąc chyba na jedne, ponad miesiąc na jedne wyniki, więc to trochę trwało. Ale właśnie więc wrzesień, październik to były właśnie czekanie na wyniki, ale właśnie w listopadzie już była ta amputacja łapy. No i właśnie już mówię, dwa dni później on na spacerach już sobie po prostu brał patyczka jakiegoś i z nim się wydurniał, więc to pewnie tobie było szybko, lepiej. No mnie było, jak tylko na niego patrzyłam, że on sobie tak wyśmienicie radzi i jest zadowolony z życia i w ogóle, no to dla mnie to było jak naprawdę najlepsze lekarstwo. Także no on sobie radził wyśmienić naprawdę. Pamiętam, czyli że jeszcze nie wiem, dwa tygodnie później po zabiegu on już tak sobie i skakał właśnie tak, jak on skakał wcześniej, jak taka lama dzika. To już sobie właśnie tak przyspieszał za szotem na spacerze. On był cały czas na lince wtedy, na takiej fleksji właśnie długiej, czy na lince, żeby nie biegał. Ale miał takie już zrywy, że właśnie już widać było, że on już go nosi. Już go nosi, już biega, już skacze. Mimo, że go właśnie pilnowałam, że właśnie, żeby szedł powoli i tak dalej. Ale no tak jakby no, nie zauważył, że w ogóle coś się stało. Czy ta noga zdrowa teraz obrywa bardziej, jest bardziej obciążona, czy jakoś kompensuje, jak fizjoterapeuci mówią? Znaczy no myślę, że na pewno jest obciążona bardziej, tak samo przód, no bo musi sobie to jakoś kompensować, że mu brakuje jednej kończyny. Natomiast, tak jak mówiłam, od początku on był podstawą opieką jeszcze przed zabiegiem. I był pod stałą opieką, jak tylko rana się właśnie zagoiła, miał zdjęte szwy, to od razu był pod stałą opieką właśnie fizjoterapeutów, więc tuż po zabiegu tak naprawdę. A teraz ma jakieś zabiegi fizjoterapeutyczne albo jakieś masaże, coś takiego? Masaże ma co miesiąc, co półtora, tak jak mówiłam. Jak mam te wizyty właśnie fitnessowe, fizjoterapeutyczne, to zawsze jest jakiś masaż właśnie, więc rozluźnianie, mówię, co półtora miesiąca mniej więcej, taki razy oko, więc ma rozluźnianie, właśnie masowanie. Plus zawsze sprawdzanie jego formy właśnie, jakiś tam zestaw ćwiczeń albo kontynuacja tego, co robimy, albo jakieś nowe, w zależności od tego, jaki jest aktualny stan. Więc on ma cały czas pod kontrolą. No a mówię, tak jak wracając do pytania, to radził sobie wyśmienicie. Ja po prostu byłam w szoku, że no psy są po prostu niesamowite. Że człowiek to by, kurczę, pół roku leżał w łóżku, nie chciałby po prostu żyć więcej. Tak. A on po prostu dwa dni otrzepał się i że jest super i co robimy. Czyli tak naprawdę nie widzisz, oprócz specyficznego teraz biegu, to jakichś różnic pomiędzy jego funkcjonowaniem spacerowym, domowym,
wcześniej, wiesz, a teraz? Różnice są głównie takie, kiedy się na niego patrzy, jak on chodzi, tak. to jest największa różnica. Mhm. Czy to jest na smyczy, czy to jest jakieś chodzenie właśnie na treningach obedience'owe, to on się porusza po prostu tak samo jak na smyczy. Po prostu nie da się iść inaczej, on musi skakać. Tak. A powiedz mi, czy inne psy, obce, jakoś inaczej na niego reagują, że on tak skacze? Nie, to kompletnie nie. Nie zauważyłam nic takiego, więc jakby nie jest jakimś dziwnym obiektem dla innych psów. Okay. Kompletnie. Jeszcze mam takie pytanie o jakość waszego życia w znaczeniu takim, że no wcześniej wiadomo, trochę takie nie ma limitów, możesz i obedience'ować, fitnessować, co tam ci przyjdzie do głowy, godzinne, dwugodzinne nawet spacery i tak dalej. Teraz, czy masz jakieś ograniczenia, że nie wiem, tylko tyle treningów, tylko tyle spacerów, spacer nie może być dłuższy niż i tak dalej? Nie mam ograniczeń. Takich spacerowych czy treningowych, nawet jest wskazanie, że powinien robić wszystko. Mam pewne, czyli że powinien trenować, może trenować, biegać, powinien robić jakby wszystkie ruchy, wszystkie aktywności, które są oczywiście dla niego bezpieczne. Takim zaleceniem jest na przykład to, żeby nie robić z nim powtórek tych samych ruchów za dużo. Okay. Więc na przykład to jest coś innego, bo wcześniej mógłby sobie na przykład robić, nie wiem, omijanie non-stop, a teraz na przykład bardzo pilnuje właśnie, że nie wiem, jakieś tam 2-3 ominięcia, 2-3 właśnie jakieś 2-3 zmiany pozycji, 2-3 razy coś tam, czyli pilnuje tego, żeby właśnie nie robić z nim powtórek tych samych ruchów dla bezpieczeństwa. I tak naprawdę, no mówię, miałam nawet zalecenie, że on powinien robić tak, jak był w treningu, to on powinien ten trening kontynuować. Bo gdy dostałaś tą diagnozę i to wszystko się działo, wiadomo, że pewne rzeczy schodzą na dalszy plan, ale pewnie przebrzmiewało w twojej głowie to, że co z obedience? Oczywiście. Nie miałam pojęcia, co będzie. Dla mnie się liczyło tylko to, żeby on po prostu żył. A gdy był szczęśliwy. Więc tak. To było dla mnie najważniejsze. Ale a co z obedience ze wszystkim, to było po prostu dla mnie totalnie istotne. Dla mnie było najważniejsze, żeby go po prostu uratować. Żeby on żył i był szczęśliwy, żeby był zdrowy i ze mną. Więc to było najważniejsze na świecie. Natomiast jeżeli właśnie widziałam, że on się bardzo dobrze odnajduje w tej sytuacji, bardzo szybko dochodzi do siebie, to oczywiście też miałam plan na jakiś tam swój fitnessowy, jakiś tam właśnie, że mam się z nim a to szarpać zabawką, a to na jakiejś platformie, a to coś, a to robić na przykład obroty. Więc już zaczynałam tak powolutku wdrażać te ćwiczenia fitnessowe. No i znów widziałam, że bardzo dobrze sobie radzi. Nie przewraca się. Ja byłam pewna, że jak pies się na trzech łapach w ogóle porusza, czy on się będzie przewracał, czy nie będzie tracił balansu i tak dalej. Ale jak widziałam właśnie, jak on sobie super radzi, to tak sobie nieśmiało właśnie powolutku mówię, a zobaczę, co on właśnie zrobi na tą komendę, którą robił, a spróbuję tego, może tak bardzo, bardzo asekuracyjnie, a tego i tego. I tak sobie bardzo powoli, ostrożnie testowałam, co, jak mu powiem to, co, jak mu powiem to, czy on będzie w stanie to zrobić. No i on był po prostu w stanie zrobić wszystko. I to było dla mnie po prostu niesamowite. I mówię, że kurczę, skoro... I od razu widziałam ponownie ten, wiesz, błysk wokół, nie? Że Jezu, znowu to robimy, znowu właśnie robimy to, co wcześniej i tak dalej. Zwłaszcza, że on był przed zabiegiem, chodził na smyczy, potem po zabiegu na smyczy, więc był taki naprawdę bardzo, bardzo już mu brakowało. Mimo, że był najgrzeczniejszy na świecie, to już mu brakowało po prostu takiej właśnie pracy. I zaczęłam właśnie sobie testować właśnie ćwiczenia z obedience, no i widziałam, że mu to idzie no super, że sobie i podejmuje aport, i omija pachołka, i właśnie jakieś tam, mówię, dobra, jakieś 3 kroki przy nodze, no idzie, a zmiana pozycji, no robi, kurczę, wszystko jest okej, oczywiście jakimś tam po jednym razie, malutko i tak dalej, potem znowu sprawdzałam u fizjoterapeuty, wszystko jest okej nadal. Czy się nie przeciąża tak, na przykład? Ale każdy fizjoterapeuta, bo ja też mam kontakt z różnymi, nie tylko z jednym, współpracuję tak na stałe właśnie z kilkoma fizjoterapeutami psimi i każdy, który go widział, no był zaskoczony na plus, jak bardzo on jest dobrze skoordynowany i wybalansowany. Też jest podejrzenie takie, że on po prostu miał bardzo dobrą formę i bardzo dobre takie jakby nawyki i umięśnienie i balans przed zabiegiem. Też na plus jest to, że był młody, kiedy stracił łapę, więc też jest lekkim psem. Mimo, że jest właśnie samcem, to jest raczej lekkie budowy. Więc to wszystko było właśnie takie na plus, że on się po prostu mega dobrze odnalazł w tej sytuacji. On, mówię, no teraz czasami tak patrzy i ja jestem po prostu, jestem pod wrażeniem, jak on jest w stanie... On jest szybszy niż shot, on jest szybszy niż zoom, które mają po 4 łapy.
Więc jak on jest w stanie po prostu się w sekundę gdzieś tam, nie wiem, odwrócić, podskoczyć, jak na spacerach takich właśnie zwykłych. Także on sobie, mówię, radził sobie bardzo fajnie, więc tak sobie nieśmiało próbowałam właśnie treningów i mówię tak z ograniczeń, wracając do pytania, to nie robię powtórek, wycofałam wszelkie, nie rzucam mu absolutnie nic. Czyli nie ma czegoś takiego już na treningu, że mu gdzieś rzucam zabawkę do przodu, czy gdzieś tam do... Nie ma czegoś takiego. Jeżeli chcę mu dać zabawkę z dystansu, to podchodzę do niego, daję mu do pyska, albo daję mu na ziemię, albo rzucam gdzieś na niego, przed niego na ziemię i go wtedy wysyłam, że idź sobie weź ją. Także nie ma rzucania zabawek, nie ma powtórek. Ale szarpać się z nim możesz. Szarpać się mogę, nawet powinnam, bo tam mam właśnie swój plan treningowy, więc jak najbardziej. Więc tego się pilnuję właśnie, co mam powiedziane przez fizjoterapeutów. Natomiast mówię, no pewnych rzeczy nie robię, jestem właśnie ostrożna, na pewno właśnie, tak jak wcześniej miałam treningi właśnie schodzenia, że dużo jakieś tam pozycji stój, a to coś tam, to po prostu nie robię tego, żeby nie obciążać. Czyli to są te ograniczenia, natomiast widzisz, co dla niego jest trudne? Czy są takie rzeczy, które widzisz, że o, jednak jest to trudne? Wiesz co, z takich no, ewidentnych różnic, no to nawet tak jak wspomniałam, on im szybciej może się poruszać, tym jest łatwiej. On im szybciej właśnie biega, czy właśnie im szybciej się może poruszać, tym jest mu po prostu łatwiej to robić. On wtedy po prostu mam wrażenie, że frunie nad ziemią. Natomiast na pewno najtrudniej jest mu po prostu iść, ale to mówię, to dotyczy tak samo życia codziennego. I to nie mam na myśli tego, że coś mu się dzieje i coś go boli, tylko po prostu no, sobie tak kica. Tak, i to też, bo jemu po prostu nic nie jest, nic się nie dzieje, tylko no, nie da rady po prostu iść inaczej, musi podskakiwać. Więc na pewno to jest no, duża różnica, no bo z czterema łapami po prostu mógł sobie spokojnie chodzić, a tutaj musi podskakiwać, więc na pewno to jest jakieś tam utrudnienie, więc to na pewno też utrzymanie na przykład pozycji w warowaniu, mimo że on sobie na przykład w ogóle tego... Widziałam to, że tak się troszeczkę czasem musi... Czasem się po prostu przekłada na bok, na biodro i tak dalej. Ja tego ogólnie rzecz biorąc totalnie nie pilnuję, chociaż staram się fitnessowo nad tym pracować, według zaleceń, ponieważ jakby będzie właśnie wstawał, czy ruszał do mnie, czy po prostu będzie wstawał, to żeby miał ułożoną łapę prosto. Więc to jest znaczy zalecenie, że powinnam pilnować, żeby stał, żeby właśnie leżał prosto w pozycji, ale na pewno nie treningowo nie pracuję nad tym, nie wiadomo jak. Fitnessowo właśnie wzmacniam jak najbardziej, natomiast nie jest to moim totalnie kryterium, tak jak to było kiedyś, kompletnie. Ile razy w tygodniu możesz z nim ćwiczyć obedience'owo? Wiesz co, nie mam ograniczeń, oczywiście na pewno... Z zdrowym rozsądkiem po prostu. Oczywiście, zdrowym rozsądkiem. Na pewno, co jest dla niego takim dobrym trybem i to, co powinnam z nim robić, lomokłacie tutaj, to jest to, żeby miał jednostki fitnessowe. Cały czas praktycznie. Oczywiście z jakimiś tam przerwami treningowymi, żeby też organizm odpoczął, natomiast żeby nie było też jakichś takich dłuższych przerw w fitnessie, bo wtedy też widać od razu, że to, co mu już przestawało sprawiać na przykład problem w fitnessie, to znowu na przykład muszę to odbudować. Rozumiem. Także raczej właśnie jak już mam tak, że chcę poćwiczyć obedience, na przykład robię coś krótszego, żeby ta jednostka fitnessowa cały czas mogła, żeby go na przykład nie przemęczyć, nie zmęczyć właśnie ciała za bardzo, to robię po prostu krótszą sesję treningową właśnie, obedience'ową, ale fitness musi być, dokładnie. A więc coś fitnessowego sobie z nim zawsze robię. A co z pływaniem? Czy próbował? Pływanie jest jak najbardziej na plus dla niego. Okay. To też właśnie jest w stanie płynąć. Tak, byłam też ciekawa, mam kapok dla niego i byłam ciekawa. I tak przetestowałam właśnie w tym sezonie pierwszy raz, pływa bez problemu, bez kapoka nawet. Oczywiście mam kapok dla niego, żeby było właśnie mu łatwiej i tak dalej, ale chciałam zobaczyć też, jak to będzie szło. Nie miał żadnego problemu. Także z pływaniem jest naprawdę... Lomciu, kładźcie. Lomeczek, kładźcie tutaj. Kładźcie szybko. Grzecznie jest gdzieś pióreczek. Także pływanie jest jak najbardziej na plus. Też właśnie, kiedy był po zabiegu, czyli cała jesień, cała zima, cały czas chodziliśmy sobie na bieżnię wodną, żeby właśnie miał trening właśnie w wodzie, taki bez obciążenia. Natomiast właśnie jak już sezon przyszedł, to korzystaliśmy sobie chętnie i korzystamy nadal ze zbiorników wodnych właśnie takich naturalnych, żeby sobie właśnie pływał, wzmacniał mięśnie i tak dalej. Także no to jest takich właśnie zmian treningowych właśnie, brak tych powtórek, brak rzucania, więc oczywiście wszystko właśnie muszę myśleć, czy pilnuję, żeby nie skakał na przykład, bo on jest takim
psem, że po prostu tylko by szedł przede mną i mi skakał tutaj, więc też pilnuję właśnie, on nie ma totalnie problemu ze skakaniem, ale oczywiście to, czego, co mogę uciąć i co mogę zrobić inaczej, to robi inaczej, więc na przykład jak najbardziej może skakać przez przeszkody, ale też jeżeli mogę to robić na niższych i robię to na niższych treningowo, to sobie robię na niższych po prostu, na niziutkich, żeby nie obciążać wtedy, kiedy nie muszę. Jeszcze tak sobie pomyślałam, a propos zawodów, czy musisz mieć jakieś od weterynarza dla sędziego cokolwiek, jakieś oświadczenie, że on może wziąć? Czy miałaś już taką sytuację, że byłaś z nim na zawodach, jak to odbierają sędziowie? Byłam dotychczas w lomokłacie. Lomokłacie tutaj. To się dużo dzieje. Dużo się dzieje, tak. Byłam dotychczas dwa razy na zawodach w Polsce, w klasie 0, w klasie 1, bo nie mieliśmy okazji, nie zdążyliśmy po prostu wystartować, kiedy miał 4 łapy. Więc jego debiut po prostu na zawodach był już z 3 łapkami. Poradził sobie bardzo fajnie. Nikt w Polsce nie miał raczej wątpliwości. Nie słyszałam nic od sędziego i tak dalej. Bez problemu był przyjęty, bez problemu wystartował, bez problemu został oceniony. Super, że właśnie tak na równi z psami całkowicie zdrowymi. Lomo, połóż się. Lomek, połóż się tutaj. Połóż. Super piuseczek jesteś. Także dwa razy wystartowałam. Dotychczas żadne zaświadczenie nie było potrzebne. Także mam nadzieję, że tak zostanie, że nie będzie wykluczany z zawodów tylko dlatego, że mu brakuje po prostu jednej łapki. Także no, zobaczymy, co będzie w przyszłości. Na tyle, na ile będę mogła, będę chciała z nim startować. Mówię, najważniejsze dla mnie jest to, żeby on był zdrowy, szczęśliwy, sprawny i tak dalej. Natomiast jeżeli mogę, jeżeli to jemu sprawia przyjemność, jeżeli nie koliduje nam to właśnie ze sprawami zdrowotnymi i tak dalej, no to czemu nie? Dlatego taki mam plan, że po prostu na tyle, na ile mogę, to chciałabym z nim kontynuować właśnie zobaczyć dokładnie. Dokładnie. Mam jeszcze takie pytanie a propos tego, czego nauczyła Cię ta sytuacja. Czy coś zmieniła w Twoim życiu, postrzeganiu ogólnie, bo ja wierzę, że takie sytuacje, te najtrudniejsze sytuacje najwięcej nas uczą i często w jakiś sposób chronią nas przed gdzieś tam przyszłymi, być może trudniejszymi sytuacjami. Jak Ty to widzisz? Co Ciebie to nauczyło? Co Ci to dało tak naprawdę? Wiesz co, no przede wszystkim takie poczucie, że wiesz, że kurde, no najważniejsze jest zdrowie. Wiesz, zawsze jest tak, że a krzywo chodzi przy nodze, a coś tam, a wolny, a taki, a siaki, a nie nadaje się i tak dalej. Najważniejsze jest po prostu, żeby były zdrowe, żeby żyły, nie? Także no to jest taka najważniejsza chyba po prostu konkluzja, nie? Taka lekcja dla, mam nadzieję, dla wszystkich, że właśnie najważniejsze jest to, żeby po prostu psy były zdrowe, żeby właśnie z nimi, co by się nie działo, to żeby po prostu się też nie poddawać, żeby sobie po prostu to, co nam los przyniósł, po prostu jakiego psa mamy i tak dalej, co by się nie działo, no to warto brać z tego to, co się po prostu ma. Garściami, nie? I wiesz, życie daje ci cytrynę, zrób lemoniadę po prostu. Tak. I to jest, myślę, że super podsumowanie. Też w to wierzę i też zawsze pamiętam takie zdanie, że no właśnie, los rozdaje karty, grajmy tym, co mamy. Dokładnie. I zróbmy z tego faktycznie na najlepszą grę. Tak. Wiesz, ja się zastanawiałam bardzo długo, czemu, dlaczego on? Dlaczego akurat on? Dlaczego my? Myślę, że każdy by się zastanawiał, bo to nikt nie chce takiej sytuacji. Takie pierwsze, co się ciśnie. Ale no nie mogłam po prostu się z tym pogodzić totalnie. Dlaczego go to spotkało? Dlaczego takiego młodego psa? Dlaczego, kiedy on jest moim wymarzonym psem po prostu, moim idealnym psiurem? Więc no nie mogłam po prostu się z tym pogodzić totalnie. Wiesz, pewnie w jakimś stopniu się nigdy nie będę mogła pogodzić. Ale no już samo to, że mogę o tym mówić w ogóle po tym czasie, no to chyba już trochę właśnie mówi o tym, że już trochę się z tym pogodziłam jednak. Także no tak, takie podsumowanie właśnie to, że kurczę, no co by się nie działo, to żeby walczyć o to wszystko. Walczyć, nie poddawać się, próbować właśnie z takim psem, jakim mamy, to co nam los dał, po prostu wziąć to na klatę i wyciągać z tego po prostu to, co najlepsze. Magdo, bardzo Ci życzę, żeby na tych 3 łapach jak najdalej, żebyście w zdrowiu zaszli. No to jest najważniejsze.
Oby w zdrowiu. Tak. Całą resztę po prostu, cała reszta już jest. Nie? Mm. Jest po prostu najlepszy i jaki by nie był, czego by mu nie brakowało, to jest po prostu najlepszy na świecie. Mm. Bardzo Ci dziękuję, że chciałaś opowiedzieć o swojej historii. Mam nadzieję właśnie, że wszyscy weźmiemy z tego coś dla siebie i przytulimy nasze czterołapne psiaki, docenimy to, że i nie tylko czterołapne. Tak, dokładnie. dokładnie. No, bardzo Ci dziękuję. Jest dziękuję bardzo. Psiakiem. Dziękuję bardzo. Dokładnie, zobaczcie, bo tutaj my jesteśmy na obozie, na którym też są często takie wspólne zdjęcia całych miotów. Akurat jest Gosi Schiller miot, że tak powiem, kasa i jest ich aż 9 szczeniąt już w sumie 4-letnich psów, więc właśnie tam robią foty, także się spotykają, gadają, porównują, jakie tam mają doświadczenia. A tutaj zobaczcie jeszcze Lomka. Pokaż Ryjusza. No. Ja cię tutaj tak. Takie rzeczy. Takie rzeczy.